Dzień dobry, Daria Wojda, zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek z cyklu OSOS Tutor. Tematem dzisiejszego odcinka jest Portal Pacjenta. Pandemia koronawirusa wymusiła na placówkach pracę w zwiększonych warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Stanowi to wyzwanie zarówno dla placówek medycznych, jak i dla systemów teleinformatycznych. W tym miejscu należy podkreślić znaczenie i wartość, jakiego nabrały w tych czasach rozwiązania umożliwiające zdalne kontakty. Portal Pacjenta oferuje e-usługi dla pacjenta, jak i dla placówek medycznych, które umożliwiają realizację celów bez ponoszenia niepotrzebnego ryzyka. Zwłaszcza dotyczy to dwustronnej interakcji pomiędzy pacjentem a lekarzem. Zobaczmy zatem, co można zyskać dzięki portalowi pacjenta. Portal zapewnia płynny przepływ informacji pomiędzy pacjentem a lekarzem, jak również lekarzem. I pacjentem. Portal zapewnia również współpracę pomiędzy placówkami medycznymi. Portal pacjenta integruje się z innymi rozwiązaniami firmy CAMSOFT, ułatwiając pacjentowi dostęp do historii leczenia. Pozwala to placówce medycznej z jednej strony ograniczyć koszty związane z obsługą udostępniania tego typu informacji, a z drugiej strony dołączyć do coraz liczniejszego grona. Innowacyjnych placówek dostrzegających potrzeby informacyjne pacjenta. Dzięki temu portal łączy się z systemem KS Somed, z systemem KS Medis i z systemem Visimed. Portal pacjenta stosuje bezpieczne i nowoczesne rozwiązania. Wszystkie aplikacje wchodzące w skład portalu pacjenta korzystają z tej samej bazy danych co system centralny ale nie łączą się do niej bezpośrednio, a jedynie poprzez dodatkowy, odpowiednio zabezpieczony interfejs komunikacyjny. Dla pacjentów posiadających konta stałe wysyłane są powiadomienia e-mail o zdarzeniach medycznych. Aplikacja pozwala na wskazanie lokalizacji poradni, np. Google, i prezentuje lokalizację poradni pacjentowi poprzez np. e-mapy. Portal spełnia standardy WCAG 2.0 poziom AA dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Portal jest przystosowany do obsługi różnych języków w zakresie zarówno elementów stałych www. jak i zasobów przechowywanych w bazie danych, np. typy poradni, specjalizacje lekarzy i tym podobne, wraz z zapamiętywaniem wybranego przez pacjenta języka. Indywidualne konto pacjenta zapewnia wsparcie pacjentowi w zakresie rejestracji wizyt, daje możliwość zaplanowania wizyty, jak i odwołania terminu, co pozwoli efektywnie wykorzystać czas pracy lekarza. Daje możliwość uzyskania teleporady. Pacjent jednym kliknięciem przenoszony jest zdalnie do gabinetu lekarskiego. Pozwala zamówić e receptę na kończący się lek oszczędzając czas i zmniejszając ryzyko zakażenia, zwiększa bezpieczeństwo ordynacji leków poprzez możliwość rejestracji przez pacjenta uczuleń oraz wspomaganą systemowo kontrolę interakcji. Skraca czas wizyty poprzez umożliwienie pozyskania od pacjenta interesujących informacji przed wizytą, dzięki czemu lekarz może sprawniej zaplanować jej przebieg oraz zweryfikować ryzyko, np. dotyczące COVID-19, który tak bardzo zmienił nasze postępowanie. Zapewnia dostęp do historii zdrowia i choroby pacjenta, zaordynowanych leków, jak również zleconych wyników badań. Po wykonanej wizycie daje możliwość wyrażenia opinii o przeprowadzonej wizycie za pośrednictwem ankiety satysfakcji pacjenta z udzielonego świadczenia, co pozwoli placówce doskonalić swoje procesy w celu maksymalizacji zadowolenia pacjentów. Pacjent ma dostęp do wymaganych dokumentów, takich jak regulamin placówki, informacji RODO czy instrukcji obsługi portalu. Placówka ma możliwość samodzielnej aktualizacji udostępnionych dokumentów dla pacjenta. Portal Kontrahenta to aplikacja, która umożliwia efektywną współpracę placówek medycznych, usprawniając zlecenie działań wobec pacjenta innej placówce oraz zwrotne przekazywanie informacji o udzielonych świadczeniach medycznych. Dokumentowanie zdarzeń medycznych staje się łatwe pomimo zaangażowania kilku placówek w udzielanie świadczeń. Konfigurując listę podmiotów, nadajesz pracownikom kontrahenta adekwatne do swoich potrzeb uprawnienia i dostęp do wybranych obszarów, np. umawiania wizyt i konsultacji specjalistycznych, umawiania badań, przekazywania dokumentacji medycznej. Aplikacja umożliwia komunikację online w ramach bezpiecznego konta. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki OSOS Tutor, w których przedstawimy, jak założyć konto, przedstawimy korzyści, jakie płyną dla pacjenta oraz dla placówki medycznej. Dzięki portalowi pacjenta.